rado, szanowni państwo, otwieram 44. sesję Rady Miejskiej w Złocińcu. Witam serdecznie radnych w imieniu Rady wszystkich uczestników dzisiejszych obrad. W sesji uczestniczą burmistrz Złocińca pan Krzysztof Zacharzewski, zastępca burmistrza pan Natan Fiodowski, skarbnik gminy pani Teresa Dobroń, radca prawny pani Jolanta Czeby. Serdecznie witam w imieniu Rady przedstawicieli jednostek budżetowych i organizacyjnych gminy, szczególnie nową panią dyrektor Złopka, panią Annę Tyma. Proszę się pokazać, żeby wszyscy widzieli. Dziękuję. Radnych powiatu drawskiego, pana wicestarostę Jacka Brozowskiego, sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi 66,66% składu Rady. Wobec powyższego obrady będą prawomocne. Przechodzimy do ustalenia porządku obrad Rady oraz wszyscy uczestnicy dzisiejszej sesji. Wszyscy zaproszeni goście wraz z zawiadomieniami o terminie sesji otrzymali w załączeniu porządek obrad. Przypomnę, że Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną wielkością głosów ustawowego składu Rady, to znaczy musi być 8 głosów za wprowadzeniem zmian. Każdą zmianę będziemy głosowali oddzielnie. Pierwsza propozycja zmiany polega na tym, że do punktu 9 dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu w sprawie wyposażenia żłobka w Złocieńcu w majątek druk nr 522. Bardzo proszę o uzasadnienie zmiany. Żłobek, który został wyposażony w majątek zakupiony ze środków gminy. Natomiast tutaj ze środków gminy Złocieniec zakupiono dodatkowe wyposażenie, które nie było sfinansowane ze środków zewnętrznych. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. W sesji uczestniczy 11 radnych. Przybył pan Wojciech Pawłowicz. Druga zmiana polega na tym, że do punktu 9 dodajemy podpunkt 5 w brzmieniu uchylającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 525. Ja spróbuję uzasadnić. Otóż Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 22 stycznia zaproponowała właśnie wprowadzenie tej uchwały likwidującą inkaso podatkowe. Czy są pytania? Nie widzę, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tejże zmiany do porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Pan Waldemar Bolt, który rozumiem jest stroną w tej sprawie, więc nie powinien głosować. Kto jest przeciw? Przeciwna jest pani Barbara Pawłowska. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta. I następna zmiana. Do punktu 9 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu zmieniające uchwałę w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasę, druk nr 523. Nie, nie.
to jest projekt pana burmistrza. No, wydaje mi się, że skoro już przegłosowaliśmy dalej idącą uchwałę, w związku z tym tutaj należałoby wycofać. To niemniej jednak jest to wniosek pana burmistrza i musimy to przegłosować. Także ten wniosek został nazwany jako projekt burmistrza, natomiast był to wniosek komisji wsi, więc jakby my tylko formalnie jakby dajemy tutaj nagłówek jako burmistrza, natomiast nie jesteśmy jego pomysłodawcą. To rozumiem. Czy są pytania? Rozumiem, że no to w takim razie, jeśli przegłosowane była wcześniejsza, z racji tego, że jest to mój wniosek, to chciałbym go wycofać. Rozumiem. Zwracam się do pani mecenas, można? Państwo oczywiście jako radni na początku sesji przegłosowujecie porządek i jeśli tak jest, że przewodniczący nie poda tego pod głosowanie, w szczególności dlatego, że pan burmistrz wycofał ten wniosek, a przed chwilą procedowali się państwo, że chcecie uchwały, tak jak pan to nazwał, dalej idące, to rzeczywiście wydaje się, że nie ma sensu. Jestem logiczny. Dziękuję bardzo. Czyli podpunktu 6 nie dodajemy. I teraz będzie zamiast podpunktu, a może ominąć podpunkt 6, czy kolejność musi być... Teraz będzie kolejny punkt 6, spokojnie. To co teraz będzie państwo głosowali, to będzie ewentualnie 6 punkt w podpunkcie 9. Jasne. Do punktu 9 dodaje się podpunkt w tej chwili 6 w brzmieniu. W sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania pracy społecznie użytecznej w gminie Złocieniec na rok 2018, druk numer 524. Czy ktoś uzasadni? Gmina co roku ma obowiązek do 31 stycznia przyjąć projekt w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, ponieważ taką informację otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował ten program. Odpowiada on w treści nowej ustawy. W związku z tym jest konieczność zatwierdzenia go przez Radę. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Następna zmiana polega na tym, że do punktu 9 dodaje się podpunkt 7 w brzmieniu w sprawie trybu udzielania i rozliczania w gminie Złocieniec dotacji, o których mowa w artykule 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w artykule 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji, druk numer 526. Czy pani mecenas? Tak, oczywiście. Przypominam państwu tylko, że na sesji grudniowej podejmowaliśmy uchwałę tego dotyczącą. W trybie nadzoru regionalna izba obrachunkowa zwróciła się do nas z pismem, iż będzie badała zapisy uchwały, wymieniła, które to są zapisy tej naszej podjętej w grudniu uchwały, wskazując, że jej zdaniem te regulacje, które my tam zawarliśmy, które tylko powiem, że zawsze przy podobnym brzmieniu przepisów poprzedniej ustawy w tej naszej uchwale było to uchwała mająca te zapisy, które faktycznie są w ustawie również tej nowej, stanowiła pewną całość. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że jednak uważa, że nie jest zasadne powtarzanie w naszej uchwale tych zapisów i kierowanie się względami takiej racjonalności i logiki tej uchwały, spójności tej uchwały tutaj schodzi na plan dalszy, gdyż
ta uchwała bez tych kwestionowanych zapisów plus zapisy ustawy daje taką całość, stwierdziła, że będzie wszczęła postępowanie nadzorcze i zmierza do tego, aby stwierdzić nieważność tych zapisów uchwały. W związku z tym my stwierdziliśmy, że skoro takie stanowisko Regionalnej Izby i w celu zapewnienia spójności i takiej jednoznaczności w zapisach tej uchwały, bo teraz sytuacja byłaby taka, że nasza uchwała została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i kompletem do tej uchwały już opublikowanej byłoby rozstrzygnięcie nadzorcze, z którego by wynikało, które zapisy tej uchwały, których zapisów tej uchwale już nie ma. Czyli w celu zapewnienia spójności i takiej jednoznaczności stwierdziliśmy, że zasadne jest uniknięcie tej sytuacji, że w dwóch dziennikach urzędowych będzie de facto opublikowana całość tej uchwały po tym rozstrzygnięciu nadzorczym i uznajemy, pan burmistrz uznał, że celowe jest przepoddanie pod głosowanie dzisiaj ponownie tego projektu bez tych kwestionowanych zapisów. Tylko państwu od razu powiem, że jak się zestawi rzeczywiście te zapisy, których nie ma, plus zapisy ustawy, to jest ta sama treść, tak jakby w 100% uznajemy stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej i tak został przygotowany ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych. Przybył pan Tadeusz Koźma. Skoro nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zmiany do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. I kolejna zmiana do punktu 9 dodaje się podpunkt 8 w brzmieniu. W sprawie zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność gminy Złocieniec na rzecz Skarbu Państwa, druk nr 527. Bardzo proszę pana burmistrza o wyjaśnienie. Co do zasady, obrót nieruchomościami do pewnej wysokości wartości tych nieruchomości leży w kompetencjach burmistrza. Jednak tutaj mamy do czynienia z przepisem szczególnym, kiedy darowizna nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy za zgodą rady albo sejmiku. Ponieważ są to działki przewidziane do przekazania na rzecz Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad na poszerzenie tego pasa przy ulicy Drawskiej i Mirosławieckiej, no to zgodnie z zacytowanym przepisem wymagana jest zgoda rady. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian w porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przeczytam porządek obrad 44 sesji po dokonanych zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, co już nastąpiło. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym. Jest to sprawozdanie przedstawione na druku nr 517. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej. Punkt szósty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej. Punkt siódmy, sprawozdania ustne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy, informacja na temat funkcjonowania szkół w gminie Złocieniec po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego, druk nr 518. Punkt 9 porządku obrad to podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018, druk nr 519. Druga uchwała w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040, druk nr 520. Trzecia uchwała w sprawie wyposażenia żłobka Złocieńców w majątek, druk nr 521. I uchwała czwarta dziś prowadzona w sprawie wyposażenia żłobka w Złocieńcu w majątek, no druku nr 522. Piąta uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasu, druk nr 525. Szósta uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2018, druk nr 524. Siódma uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania w gminie Złocieniec dotacji, o których mowa w artykule 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. Termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w artykule 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji, druk nr 526. Ósma uchwała w sprawie zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność gminy Złocieniec na rzecz Skarbu Państwa, druk nr 527. Punkt 10 porządku obrad to komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia. I 11 punkt porządku obrad, zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu 3 porządku obrad, przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Protokół przed sesją był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jest także wyłożony na stole prezydialnym. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 43 sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym, druk nr 517. Proszę o zabranie głosu burmistrza Złocieńca, pana Krzysztofa Zacharzewskiego. Tradycyjnie chciałbym uzupełnić jeszcze informacje o rzeczy, które działy się w ciągu miesiąca czasu. Przełom roku powiązany był z zamykaniem budżetu, realizacją ostatnich płatności i spotkaniami noworocznymi. Pod względem budżetowym nie zostawiliśmy żadnych zaległości płatniczych. Podpisaliśmy umowę z powiatem na roczne utrzymanie dróg powiatowych w granicach gminy Złocieniec. Część przetargu została ogłoszona, część rozstrzygnięta, a reszta przygotowywana. Zlecone i zbierane są dokumentacje na ewentualne dofinansowanie. Podpisałem umowę na dofinansowanie remontu świetlicy w Kosobodach, więc jest to już pewny temat do realizacji. Konkurs na dofinansowanie drogi do Bobrowa, czyli od drogi krajowej 20 do Torów, będzie powtórzony w tym kwartale ze względów proceduralnych. Znaczy to, że jego realizacja, czyli remont, odbędzie się najszybciej w trzecim kwartale, ale w tym roku. Także w tym roku. Dodatkowo zleciliśmy przygotowanie dokumentacji na remont drogi w Bobrowie, by złożyć wniosek do FOGR-u i też planujemy taki wniosek złożyć i dokumentację już mamy, więc myślę, że jest to pierwszy ruch na to, by też starać się o dofinansowanie, co nam pozwoli to zadanie zrealizować znacznie szybciej, niż byśmy mieli finansować w 100% z własnego budżetu. Od 2 stycznia funkcjonuje już żłobek. Nie słychać płaczu maluchów, więc znaczy to, że są chyba zadowolone. Tak, pan dyrektor? Dobrze. Przystąpiliśmy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Darskowo i Staroworowo, gdzie zależy nam na przejęciu nieodpłatnej świetlicy w Darskowie i boisk w Starym Worowie. W tej sprawie byłem na szczegółowych uzgodnieniach w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, tak się teraz nazywa, wcześniej to była Agencja Nieruchomości Rolnych w Koszalinie. Również w temacie przeznaczenia gruntów pod strefę gospodarczą przy ulicy Piaskowej, czyli wspólnego przygotowania studium dla tego obszaru i też współpracy przy ewentualnych kontaktach z potencjalnymi zainteresowanymi. Pod względem inwestycyjnym wspieramy firmę Timdress, która szykuje się do inwestycji i rozbudowuje istniejący zakład.
Także zarówno pod kątem przygotowania młodzieży do pracy, czyli też poprzez profil w szkole, jak również poprzez działania związane z aktywizacją bezrobotnych, czyli wsparciem Urzędu Pracy, jak również na naszymi możliwościami gminnymi. Także jesteśmy w kontakcie i też budowa hali ma już niebawem ruszyć. Myślę, że zakład będzie mógł spokojnie się rozbudowywać. Znacznie skomplikowała się sytuacja inwestycji budowy zakładu rybnego. Znam i monitoruję przebieg zdarzeń od dawna i staram się w miarę możliwości interweniować. Dodam, że do tej pory gmina w całości wywiązywała się ze swoich zobowiązań, jednak problemy wewnątrz spółki komplikują dokończenie inwestycji i rozruch zakładu. Ostatnie informacje, właściwie z wczoraj, są w miarę optymistyczne, także może być sytuacja, że wejdzie inwestor, który w bardzo krótkim czasie będzie w stanie wydzierżawić ten teren i w ciągu kilku miesięcy rozpocząć produkcję. Także, ale są to informacje, tak, zupełnie nowe, są to informacje wstępne, ale świadomość, że też po to, żeby się nie rodziły plotki, lepiej część prawdy, tej, którą można przekazać Państwu oficjalnie i też mieć świadomość, że jakby staramy się też trzymać puls w tym temacie. Ogłosiliśmy konkurs na kierownika MGOPS i też konkurs został rozstrzygnięty. Kierownikiem konkurs wygrała pani Grażyna Buczek i też w lutym, na początku lutego przejmie obowiązki, ale z racji też, że zmieniła się ordynacja wyborcza, która mówi, że jeśli wejdzie ustawa do dnia 31 stycznia, więc nie będzie trzeba przeprowadzać dodatkowych wyborów uzupełniających, więc Rada do czasu wyborów będzie pracować w składzie pomniejszonym do 14 osób. Także informacja, myślę, z jednej strony pogratulować koleżance, myślę, że będzie jeszcze okazja, ale też uspokoić, że nie będziemy mieli zamieszania, na całe szczęście, związanego z przeprowadzeniem nowych wyborów na kilka miesięcy przed planowanymi wyborami samorządowymi. Również miałem okazję też wesprzeć inicjatywę młodzieżową pożegnania kolegi, który zginął w wypadku samochodowym. Było to dosyć przedsięwzięcie trudne do ogarnięcia. Przyjechało ponad 140 samochodów, ale poprzez to, że współpraca z policją, ze Strażą Miejską i z Strażą Pożarną sprawiły, że młodzież dostosowała się do naszych też zaleceń i wszystko przebiegło w taki sposób, że spokojnie mogli poddać się zadumie nad tą sytuacją i też wszystko bez większych problemów było zrealizowane. Również miałem okazję uczestniczyć na odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji z udziałem komendanta wojewódzkiego. No, z jednej strony wygląda to dobrze, ale świadomość, że ilość policjantów jest coraz mniejsza i też praca jest coraz bardziej stresująca, ma to też wpływ na atmosferę pracy w policji. No i też świadomość, to dla mnie jest jakimś paradoksem, którego trudno zrozumieć, żeby jednym z dzielnicowych, mamy tutaj dwóch dzielnicowych w Złocieńcu, jeden dzielnicowy ma 52 miejscowości, więc trudno mi jest jakby ustawić, że jego praca jest efektywna, bo bardziej jest to wyznacznik tego, że występują jakieś problemy, o których się po prostu nie mówi. Ale też mówiliśmy o być może o możliwościach wydłużenia pracy komisariatu w Złocieńcu i też o pewnych
propozycjach, czy one są realne, czy też nie, by też komisariat działał przez 24 godziny na dobę. Także kilka tematów mamy razem z policją wspólnych, co też ma się odbijać na tym, by Straż Miejska nie pełniła jakby w zamian za policję jakby te działań prewencyjnych, tylko zajęła się sprawami komunalnymi, ale na naszym terenie staramy się również wspierać, tak żeby wrócimy do wspólnych patroli policji ze Strażą Miejską, gdyż myślę, że ta współpraca będzie skuteczna i będzie odpowiadała naszym potrzebom. Wczoraj miałem okazję spotkać się z dyrekcją, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kilka tematów, dwa główne tematy, czyli sprawa skrzyżowania Mirosławiecka-Drawska 5 marca i Dworcowa, więc myślę, że temat jest na tyle poważny i też zawiozłem plik zdjęć, które z ostatniego czasu pokazują, że miejsce jest to wyjątkowo niebezpieczne i też mimo, że są zapewnienia, że Złocieniec mógłby liczyć na obwodnicę, to świadomość, że może to powstać, nie wiem, za 5, 7 lat czy 10, no, jest to realne, ale stwierdziliśmy wspólnie, że to skrzyżowanie wymaga jak najszybszej interwencji. Także przygotowywana będzie w tym roku dokumentacja na realizację tego zadania. Systemem gospodarczym będziemy razem z Zarządem Dróg Krajowych i też koleją przygotujemy przejście dla pieszych, żeby też ludzie nie musieli zygzakiem iść, jakby idąc, przechodząc przez tory. No i wydaje mi się, że jakby to na razie to docelowo to zadanie ma być zrealizowane w przyszłym roku, czyli projekt w tym roku cały, a inwestycja w roku przyszłym. Tak samo jest temat rzęśnicy, czyli ścieżka ze Złocieńca do granic miejscowości Rzęśnica, czyli 2,4 km. Tak samo dokumentacja ma być przygotowana w tym roku, a realizacja ma być w roku przyszłym. I według zapewnień chodnik na ulicy Czaplineckiej, czyli ta trasa pieszo-rowerowa, jak pogoda pozwoli, także myślę, że jak się wiosna nam szybko zacznie, albo zima szybko skończy, to będzie to jedna z pierwszych inwestycji, która będzie zrealizowana, gdyż w ubiegłym roku nie mogliśmy tego dorealizować. Natomiast potwierdzenie na tego typu działania są. Również z naszej strony wspieramy Generalną Dyrekcję, bo przekazaliśmy im część gruntów, o których też tutaj była mowa, i również inwestycje, które prowadzimy na odprowadzenie wód deszczowych, też rozwiązują częściowo problemy Zarządu Dróg Krajowych. Także współpraca póki co odbywa się na dobrych zasadach. Staramy się uzupełniać i też wspierać wzajemnie, więc myślę, że z tego wyjdzie, by te zadania, które mamy przed sobą, mogły być w miarę szybko zrealizowane. No i na koniec chciałem powiedzieć, że mieliśmy też wizytę pani konserwator, wojewódzki konserwator zabytków. Pani Ewa Stanecka przyjechała też na naszą prośbę, bo istnieje możliwość, że w Parku Żubra, w Bindarzu, w Alei, być może uda się zmienić nawierzchnię i jest to bardzo trudne ze względu na to, że te korzenie wychodzą właściwie ponad ziemię, że ten asfalt już kruszą i żadna maszyna tam nie wjedzie, więc działanie jest wyjątkowo skomplikowane, no ale jak współpracujemy, jak dobrze pójdzie, to w tym roku być może tą alejkę byśmy mieli wyremontowaną i marszałek wstępnie zadeklarował finansowe wsparcie. No i teraz jeszcze ostatnia rzecz, która troszeczkę nam komplikuje, aniżeli ułatwia, bo
1 stycznia funkcjonuje coś takiego jak Wody Polskie, czyli ten regionalny zarząd gospodarki wodnej, zarząd melioracji i wszystkie instytucje powiązane z wodą mają jednego właściciela, są wszystkie wrzucone do jednego worka i teraz okazało się, że na naszym terenie jakby instytucja nie istnieje. Ludzie nie mają możliwości, bo nie mają sprzętu, nie mają samochodów, komputerów, nie mają umów o pracę i zadania, które w chwili obecnej mamy przed sobą, czyli przygotowanie tych działań związanych z melioracjami, z odwodnieniem, przygotowanie pewnych planów, na co my jesteśmy gotowi, także zadeklarowaliśmy, że jesteśmy w gotowości. Nie możemy ruszyć mimo chęci, bo jakby ta sprawa formalnie, mimo że o tych wodach polskich mówiono pół roku wcześniej, nie jest zrealizowana i dopięta, więc jeśli jakiekolwiek problemy wyjdą z tego tytułu, to jeszcze miejmy świadomość, że zanim ta instytucja zacznie normalnie funkcjonować, to może jeszcze kilka miesięcy minąć. Także z góry przewiduję to, że coś takiego może wyjść, więc też proszę o wyrozumiałość i zrozumienie, że w niektórych sprawach nie jesteśmy winni za to, co się wokoło dzieje. Dziękuję bardzo. Tak w skrócie. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, wspomniał Pan o tej nowej instytucji Wody Polskie. Proszę powiedzieć, czy to wiąże się z jakimś ryzykiem wzrostu opłat za wodę w naszej gminie? My już w ubiegłym roku staraliśmy się jakby przygotować do tego, co zakładała ta ustawa. I w momencie, jeśli mamy u siebie zbiorniki i magazynujemy, albo staramy się magazynować w tych zbiornikach wodę, to będzie miało to wpływ ostatecznie na ceny wody, również, które będą ustalane, ceny wysokość stawki. I według prezesa Łowkiewicza, bo też takie było zapytanie, okazuje się, że ceny wody mogą wzrosnąć nieznacznie, natomiast na ten moment nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to rozporządzenie wejdzie nam głęboko w życie i na ile ta rzeczywistość jakby wskaże, że dotknie na naszych portfeli. Niby też Państwo zapewne słyszeli, jest deklaracja, że zmian cen wody nie będzie. Na pewno ci, którzy do tej pory nie płacili za wodę opadową, będą musieli za to płacić, więc to, że my w gminie też zdecydowaliśmy się wcześniej przed tą ustawą, żeby to wyregulować, jakby też dawało nam pewne możliwości i też te inwestycje, które teraz prowadzimy wspólnie ze związkiem, również jakby pozwala nam uciekać od tych kosztów, porządkując te sprawy. Robimy, co możemy intuicyjnie, czyli to, żeby wykorzystać jezioro Maleszewo jako zbiornik małej retencji i to, że przygotowaliśmy wnioski na to i zostały one złożone, niestety nie dostały dofinansowania, oczywiście wnioski przepadły gdzieś. I również jezioro Rakowo, które chcieliśmy zrobić, no, tak jak też Państwo wiecie, jezioro Rakowo ze względu na to, że właściciel jednej z działki nie zgodził się na inwestycje, na podpisanie zgody na przeprowadzenie, na realizację inwestycji, no to zadanie to wyleciało z możliwości dofinansowania. Ale wydaje mi się, że i tak mamy na tyle dokumentów, na tyle analiz i też dokumentacji, że w tym roku prawdopodobnie pojawią się takie możliwości, także będziemy chcieli i też liczymy na to, że jeśli nie ze środków unijnych, czyli w sposób taki komplementarny, no to przynajmniej z systemem gospodarczym, naszymi możliwościami budżetowymi będziemy chcieli też do tej sprawy podejść, bo nie wierzę, że to nie będzie, że ta ustawa nie będzie miała wpływ na ceny wody, ale to jest moje indywidualne, osobiste odczucie. 7 lutego, panie przewodniczący, w Szczecinie Fundacja Demokracji Lokalnej bodajże organizuje szkolenie
w zakresie zasad ustalania taryf na wodę i ścieki w tym roku zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami. Także jeżeli tylko możliwości pozwolą, to prawdopodobnie będę brał udział w tym szkoleniu i na lutowej sesji wtedy przedstawiłbym Państwu trochę więcej informacji. A czy to prawda, Panie Burmistrzu, że te opłaty, które do tej pory były przekazywane z tytułu wód opadowych do Urzędu Marszałkowskiego, teraz będą znacznie większej kwocie przekazywane do właśnie tego tej firmy, chyba tak, Wody Polskie? To znaczy opłaty, może inaczej, wszystko to wynikało z tego, że jakość wód, która z oczyszczalni wlatywała do Drawy, jakby powiązana była z zanieczyszczeniem i też z karami, więc to im bardziej mamy poukładaną jakby sieć odprowadzania wód opadowych, deszczowych do zbiorników, no to jakby nie ponosimy tam kosztów. Natomiast część miasta jest dalej podłączona do sieci ogólnospławnej, idzie to do normalnie ze ściekami do oczyszczalni. I poprzez na przykład ten rok, poprzedni rok, który mieliśmy, gdzie tych opadów było znacznie dużo, no to okazuje się, że oczyszczalnia nie przerabiała tych ilości ścieków, dlatego też te ścieki nie do końca oczyszczone jakby wpadały do Drawy. No i z tego tytułu wynikały te kary, które trzeba było płacić za zanieczyszczanie środowisk. Nie jestem fachowcem, nie wiem, czy pan, nie ma profesora Łukiewicza, nie wiem, czy pan Waldek Wodarczyk, jeśli mówię nieprawdę, czy mógłby ewentualnie wyprostować, ale według mojej wiedzy tak to wygląda w skrócie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Jest. Bardzo proszę, pan Andrzej Kozłowek. Panie Burmistrzu, chodzi o punkt trzeci sprawozdania. To jest zarządzenie, zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy burmistrza Zbocieńca. O co to chodzi? No, trzeba zmienić zastępcę, to już tak. Nie, oczywiście to są żarty. Po prostu chodziło o to, żeby wynagrodzenie ma inną podstawę prawną, trzeba było dostosować to do tych parametrów. Burmistrz się przed chwilą dowiedział, czytając te materiały, że troszeczkę zostało to pomieszane, nie? Ale nie zmieniło się to w żaden sposób, więcej nie zarabia, mniej też nie, tylko jakby pomiędzy słupkami to poprzeskakiwało. U pani skarbnik też zresztą i sekretarza. Tak? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma, przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Interpelacje, zapytania radnych Rady Miejskiej. Bardzo proszę o zgłaszanie interpelacji, zapytań. Pani Barbara Pawłowska, bardzo proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. W imieniu mieszkańców miejscowości Rzęśnica składam interpelację w sprawie zmiany lokalizacji obiektu Świetlicy Wiejskiej. Mieszkańcy skazali budynek pani Radwisowskiej po byłym przedszkolu. Porównując obecny obiekt ze wskazanym, jednoznacznie wynika, że budynek wskazany idealnie spełnia warunki poddziałania Świetlicy Wiejskiej. Przemawia na jego korzyść po pierwsze wielkość, po drugie ogrodzony plac zieleni, po trzecie bezpieczne dotarcie do Świetlicy. Natomiast obecna świetlica jest po pierwsze mała, co uniemożliwia wiele zajęć i zabaw. Po drugie, budynek mieści się tuż przy torach kolejowych. Po trzecie, nie ma placu zieleni. Po czwarte, przede wszystkim dzieci i młodzież muszą przejść przez przejazd kolejowy niestrzeżony, by dotrzeć do świetlicy. W imieniu własnym, jak również członków Rady Miejskiej proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji. I pod tą interpelacją podpisali się bez mała, za wyjątkiem nieobecnych, wszyscy radni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze złożyć interpelację? Czy zapytanie? Podawał się Pawłowicz, proszę. Ja chciałbym uzyskać wyjaśnienie, czy w związku z
ze zmianą sposobu segregacji odpadów komunalnych, czyli zbieranej w sposób selektywny, będzie rozpowszechniona wśród mieszkańców jakaś informacja dotycząca systemu segregacji. Jedynie 12 stycznia ukazała się na stronie internetowej Urzędu Miasta taka krótka informacja, gdzie był ukazany tylko harmonogram. No co wiadomo, że to nie wyjaśnia, po prostu jak należy to segregować. Szczególnie osoby starsze mają z tym problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zgłoszenie interpelacji i zapytań. Radni, widzę, nie chcą zgłoszać. Czy ktoś z Państwa chciałby coś zgłosić? Też nie. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 6. Porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Rady Miejskiej. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi burmistrza Złocieńca. Więc zacznę od pani radnej Barbary Pawłowskiej. Temat świetlicy wiejskiej już jakby na spotkaniach dużo wcześniej jakby sugerowałem, że budynek po przedszkolu pani Rak jakby stoi pusty i tak naprawdę można było wcześniej ten temat rozpocząć i też niekoniecznie jak już mamy budżet poukładany jakby dawać nam taką informację teraz. Ale z drugiej strony myślę, że są spotkania wiejskie co roku, mieszkańcy się angażują, mają również swój fundusz sołecki, który też przeznaczają na to, jaką mają potrzebę, więc jakby była potrzeba kupna gruntu od osoby prywatnej na powiększenie tego placu, no to taka była sugestia, to, że staramy się i słuchamy mieszkańców, no to tak też zrobiliśmy. Osobiście uważam, że na pewno dużo lepszym rozwiązaniem byłoby to, by świetlica była akurat w tym miejscu, a nie na dworcu. Z racji tego, że dworzec ma bardzo mało miejsca. Poza tym wejście jest też bezpośrednio z dworu. No i też przy samych torach, więc no, mimo to, że tych pociągów nie ma aż tak dużo, ale przy ogrodzonym terenie, który jest, no, mimo że jest to przy 20, ale przy bloku, przy największym skupisku, w centrum wsi, że tak powiem, przy skrzyżowaniu w centrum wsi, no to może nawet cieszę się, że jest, nie wiem, czy zastępca się cieszy, że taka informacja, zastępca się nie cieszy, że taka informacja zeszła. Ja, panie Stasiu, myślę, że chętnie porozmawiamy i wrócimy, znaczy nie wiem, no jakby spróbujemy rozmawiać na tyle konkretnie, byśmy doszli do jakiegoś porozumienia i też odpowiedzieli na to. Jeśli tyle osób się podpisało, no to widocznie tak to jest. Tylko czemu tak późno? To w końcu mieszkańcy sami powinni decydować i też niekoniecznie bać się w tych czasu mijającego. To ja jeszcze słowo potwierdzam, że do burmistrza również w dniu 9 stycznia wpłynęła petycja mieszkańców tej samej sprawy, podpisana przez 70 osób. No niestety ja sobie w tym momencie nie odmówię tego złośliwego komentarza. Bardzo szkoda, że te 70 osób nie bierze stale udziału w pracach podczas zebrań wiejskich. Bo jakiś taki dwugłos, który w tej chwili po prostu w Rzęśnicy powstał, jest kłopotliwy. Ja, no niestety, taka moja rola zastępcy, żeby o te sprawy budżetowe dbać, no to oprócz tego, że szykuje się wydatek związany z nabyciem, no to będziemy ponosili wydatki związane z utrzymaniem pustego obiektu. Ale jeżeli mieszkańcy w tak silnej grupie sobie tego życzą, to prawdopodobnie do jakiejś szczęśliwej finalizacji tego tematu dojdzie. Także to jest w temacie Rzęśnicy. Teraz system segregacji. Przygotowaliśmy się do systemu, do wprowadzenia tej, jakby realizacji tej nowej, zasad nowej ustawy i też założyliśmy sobie to, że w naszym budżecie przygotowaliśmy tą ulotkę i też jakąś akcję promocyjną, jakąś kampanię,
Mieliśmy też mieć wsparcie ze związku R21. Mieliśmy obiecane pieniądze i, no, i one zostały tylko obiecane, bo okazało się, że do nas nie trafiły, dlatego te działania może nie były na tyle skuteczne, ale myślę, że ten początek roku zarówno w dostosowaniu tych, szczególnie tych pojemników podziemnych do elementu komunikowania z samochodami, które odbierają, czyli ten szczególnie czas świąt, który pokazał, że mieszkańcom, niektórym się nie chciało wrzucać tych śmieci, albo to, że one były nieodbierane, bo okazało się, że kilka podjazdów samochodów pod te pojemniki przy samochodach innych zaparkowanych, które uniemożliwiało, no w duży sposób utrudniało. Myślę, że tutaj zastępca powie więcej takich informacji i też myślę, że one tutaj bardziej odpowiedzą na tę interpelację. To tak, jak już pan burmistrz wyjaśnił, tak, w ramach projektu instalacji tych zagród podziemnych, tam była minimalna kwota, bo bodajże 3000 zł na projekty edukacyjne i to wystarczyło na wydrukowanie tych ulotek, o których mówiliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest jak gdyby kropla w morzu potrzeb i dlatego chcieliśmy uzyskać dodatkowe wsparcie z R21. To zadanie niestety się nie powiodło, dlatego w materii edukacji ekologicznej mamy dużo pomysłów, między innymi wydrukowany 18 stycznia informacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o naborze wniosków o dofinansowanie w 2018 roku. Program Edukacja Ekologiczna, termin składania od 4 stycznia do 31 lipca lub do czasu rozdysponowania środków. Dofinansowanie mogą zostać objęte programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne i cała tutaj masa rzeczy. Zdradzę taką tajemnicę, że my nawet trochę górnolotnie rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy zajmującej się budową ośrodków edukacji ekologicznej. Fantastyczne multimedialne centrum, gdzie po prostu każdy mógłby sobie przyjść, zobaczyć cały proces życia śmieci, jak powinien on wyglądać. Także jeżeli będziemy tą informację sprawdzać, jeżeli faktycznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wsparł nas finansowo w tym projekcie, to być może będzie to tak zwana gwiazda wieczoru, czyli powstanie takie również edukacyjne centrum w zakresie gospodarki odpadami. A swoją drogą na pewno nie poprzestaniemy na tych prostych zadaniach związanych z dystrybucją ulotek informujących o tym, co w jakiej frakcji śmieci powinno się znaleźć. Cały czas hasło jest aktualne. Im mniej śmieci zmieszanych trafi na bramkę w Mielenku, tym nasze oszczędności budżetowe będą większe. Proszę bardzo, Pani Grażę. Ja chciałam się tylko jedno zapytać, bo znowu słyszałam, że nie mogą podjechać te samochody pod ten, więc nie wiem, może wyznacz, bo ja sama, tak. Bo ja sama podjeżdżałam dzisiaj na ten parę i też nie widziałam. Przerywam i już odpowiadam. Na prośbę prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spotkaliśmy się w towarzystwie, wydaje się, ze wszech miar kompetentnym, czyli strażnicy miejscy, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pan Jerzy Samek, ja, objechaliśmy te lokalizacje, które nastręczają nam najwięcej problemów w zakresie podjazdu. Jak tylko warunki drogowe i miejskie pozwolą, to będziemy te odpowiednie rzeczy robili. Chcemy, żeby nie odbyło się to kosztem jak gdyby miejsc parkingowych. Dlatego pewnego rodzaju procedury niestety mogą trochę potrwać, bo ta najbardziej jak gdyby zablokowana lokalizacja, czyli ulica Racławicka, tak? Panie Mirku? No, Lotników Racławicka.
No jest ulokowana w taki sposób, że tych miejsc parkingowych jest tam niewiele. Jeżeli uda nam się uzyskać zgodę na wycięcie pasa drzew, to po prostu poszerzymy parking o te kilka miejsc parkingowych zamiast tych drzew i być może nawet jeszcze adaptujemy część trawnika, tak żeby zbliżyć go do odległości budynku na odległość przepisami dozwoloną, bo tutaj niestety też jakieś ograniczenia nas obowiązują. W innych miejscach po prostu powstaną zatoczki prawdopodobnie, w które ten samochód będzie mógł wjechać. Jeżeli okaże się, że nasi mieszkańcy nie szanują prostego oznakowania drogowego, to zdecydujemy się pewnie wtedy na montaż blokad, tak żeby pracownicy mieli wtedy tylko i wyłącznie klucze i mogli podjechać. Takich lokalizacji mamy 4 i one, zapewniam Państwa, no mam taką cichą nadzieję, że do końca pierwszego kwartału te proceduralne decyzje zostaną wydane i ten temat zostanie uregulowany. No ale ja optymistycznie wierzę w to, że mieszkańcy będą się sukcesywnie z dnia na dzień przyzwyczajali do tego, że jest inna formuła odbioru tych śmieci i ten samochód potrzebuje po prostu warunków do podjazdu i że to wszystko będzie powolutku zmierzało w dobrym kierunku. No jeszcze może dodam tylko, że jakby ustawienie tych lokalizacji, bo to też jest dziwne, dlaczego na przykład mając jakiś grunt, który jest bardziej dostępny, to ustawia się te instalacje akurat w takich miejscach, które trudno zrozumieć, że akurat że tam stoją. My, próbując znaleźć miejsca i lokalizacje i to, że gdzie jesteśmy właścicielem gruntu i również to, żeby w tych miejscach nie przechodziły jakieś sieci podziemne, które nam komplikowały, to był jeszcze dodatkowy prawo budowlane, które też mówiło o odległości minimalnej od zabudowań. To też sprawiło, że te lokalizacje akurat być może nieraz nieszczęśliwe, na pewno w sposób utrudniony nam pozwalają, znaczy utrudniony nam jakby utrudniają odbiór, bo niech tak będzie. Także to też tłumaczę, że gdyby to było troszeczkę inaczej, byśmy nie widać tych sieci, które są pod ziemią, które też tam blokują i które te sytuacje chorażą. Wydawałoby się, że w innych miejscach, w innych sytuacjach można byłoby te śmietniki postawić w innym miejscu. Ale też miejmy wgląd na to, że jest to początek, ruszamy i to, że robiliśmy to właściwie na przełomu roku w kiepskiej pogodzie. Myślę, że w miarę szybko postaramy się do tego, by jednak mieszkańcy zobaczyli, że warto było i też, że to będzie odpowiadać naszym potrzebom. Dziękuję. Dziękuję. Pan Zbigniew Korbiniak, proszę. Ja chciałem pana burmistrza prosić, żeby tych drzew nie wycinał. Ja 30 lat temu sadziłem. Może w miejsce wycinki tych drzew to zlikwidować część trawnika i utwardzić drogę pod podjazd za 40 lat. Tam jest to chodnikami. Może w ten sposób by ułatwiło załatwienie te śmieci. Panie radny, na pewno nie jestem zwolennikiem takiej bezmyślnej wycinki drzew. Oglądaliśmy naprawdę ten teren. Mimo wszystko jedną z tych koncepcji, która była brana pod uwagę, był przejazd śmieciarki chodnikiem, który należałoby tam odpowiednio utwardzić. Jednakże z uwagi na lokalizację tego budyneczku zajmowanego przez zakład energetyczny doszliśmy do wniosku, że istnieje, może nie wysokie, ale istnieje prawdopodobieństwo, że pojazd wjeżdżający tam po odbiór, no niestety chodnik jest ciągiem pieszym. Nie chcielibyśmy, żeby się powtórzył wypadek z roku 2016, kiedy dziecko zginęło pod kołami śmieciarki. W związku z tym chodnik absolutnie został wykluczony z możliwości dojazdu i naprawdę potrzebujemy likwidacji około 4-5 miejsc parkingowych. Ta lokalizacja tych drzew jest no po prostu jak gdyby naturalną kontynuacją już wcześniej istniejącego parkingu. No i współczuję sentymentalne niestety podejście. Tak.
sentymentalne podejście niestety przegra z tak zwanym postępem cywilizacyjnym. W związku z powyższym taki wniosek zostanie niestety złożony. Ale pan radny posadził dwa rzędy drzew i ten drugi rząd się ostanie. Na pewno posadzimy drzewa w innym miejscu i jeszcze więcej. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to rozumiem, że możemy przejść do następnego punktu porządku obrad, do punktu 7. Sprawozdania Ustnej Komisji Programowej Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, panią Grażynę Kozak, przedstawienie sprawozdania. No nie powiem, moje sprawozdanie ktoś tu sobie ukradł, ale pamiętam. Akurat było tylko jedno, 19 stycznia. Chodzi o, ustalaliśmy zakres prac, jakie będziemy wykonywać, kontrolujemy w tym w styczniu i lutym OSP. O, proszę, znalazł się winowajca. Jak to nie? Pani Kozak, zobacz. No moje. I w każdym razie ustaliliśmy zakres prac, jaki przewidujemy, co od kogo potrzebujemy, jakie materiały i tak dalej. To było 19 stycznia. Jedno mówiliśmy na razie posiedzenie. Dziękuję bardzo. O przedstawienie sprawozdania poproszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, pana Pawła Mele. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 stycznia. Tematami komisji była analiza wykonania planów finansowych w szkołach gminnych w 2017 roku, analiza opiniowania projektu uchwał i sprawy bieżące. Komisja zawnioskowała o przygotowanie projektu uchwały uchylającego uchwałę w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasą. Projekt został przygotowany na druku numer 525. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec, druk 519, w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec, druk 520, w sprawie wyposażenia żłobka w Złocieńcu w majątek. Są tu dwie uchwały od druku 521 i 522. Uchwała, o której przed chwilą mówię, do druku 525 oraz w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznych użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2018 na druku 524 po wykreśleniu załącznika do projektu uchwały nazw podmiotów, z którymi będą organizowane prace. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O przedstawienie sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego poproszę zastępcę przewodniczącej pana Andrzeja Kozłowka. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła jedno posiedzenie w dniu 15 stycznia, którego tematami było analiza i opiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące. Komisja nie otrzymała do zaopiniowania żadnych projektów uchwał. Komisja podsumowała miniony rok pracy. Ponadto przewodnicząca komisji wspólnie z radną Elżbietą Frankowską odwiedziły dom Otwarty Żłobek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przewodniczącą komisji panią Monikę Kuczyńską. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, członkowie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki spotkali się 17 stycznia. Wśród omawianych tematów znalazł się zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, ferie zimowe w tym roku. Komisja nie miała żadnych uchwał do zaopiniowania. W posiedzeniu komisji uczestniczył burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski oraz pani Janina Król, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Złocieńc. Dziękuję.
Bardzo proszę pana Waldemara Bolta, przewodniczącego Komisji Wsi i Rolnictwa o przedstawienie sprawozdania. Komisja Wsi i Rolnictwa odbyła 3 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie w dniu 15 stycznia 2018 roku. Tematy. Świetlice wiejskie z terenu gminy Złocieniec w związku z odbywającymi się kwestiami zimowymi. Analiza opiniowania projektów uchwał w sprawie bieżące. W posiedzeniu udział wzięli burmistrz Złocieńca pan Krzysztof Zacharzewski, zastępca burmistrza pan Adam Frutowski, sołtysi gminy Złocieniec i radni Rady Miejskiej Złocieńca. Podczas komisji został poruszony temat poboru podatku przez sołtysów w drodze inkasa. W tym temacie wypowiedzieliśmy również sołtysi gminy Złocieniec. Komisja zawnioskowała do burmistrza, by zapis paragraf 3 ustęp 1 z uchwały nr 38/20/2017 Rady Miejskiej Złocieńca z dnia 13 września 2017 w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasa w brzmieniu. Inkasentowi za pobrane podatki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych kwot. Został zmieniony na zapis: inkasentowi za pobrane podatki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych kwot. Komisja odbyła 2 posiedzenia wyjazdowe z dnia 22 i 24 bieżącego roku w temacie działalności świetlic wiejskich w okresie ferii. Sprawozdanie z tych posiedzeń zostanie przedłożone Radzie podczas nowej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej. Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 11 stycznia. Tematem były sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbywa się w dniu dzisiejszym, oraz sprawy różne. Komisja przekazała do zaopiniowania dla poszczególnych komisji rady projekty uchwał, które są tematem dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Informacja na temat funkcjonowania szkół w gminie Złocieniec po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego. Tutaj otrzymaliśmy sprawozdanie, informację na druku numer 518. Ta informacja została przygotowana na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół. Bardzo proszę panią Jolantę Dobierków o parę słów komentarza. Proszę państwa, reforma ustroju szkolnego weszła w życie. Zgodnie z wszystkimi terminami, które na nas ustawodawca nałożył, z dotychczasowych doświadczeń od 1 września 2018 roku można stwierdzić, że w gminie Złocieniec łagodnie to wszystko się odbyło. Odbywamy z dyrektorami szkół i przedszkola narady. Może nie aż tak systematycznie, nieco miesiąc, ale w miarę potrzeb oraz oczywiście na wszelki wypadek, także na bieżąco mamy też kontakt z dyrektorami. W zasadzie jakichś szczególnych problemów dyrektorzy nie zgłaszają. Pewnie są jakieś sprawy trudne, ale z naszego oglądu wynika, że dyrektorzy radzą sobie z nimi, także interwencje jakieś szczególne nie miały miejsca. Także tyle bym miała tak ogólnie do powiedzenia, natomiast jak to się odbywa na co dzień w szkołach, macie państwo pokazane w informacjach państwa dyrektorów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytania do tych informacji? Czy państwo obecni na sesji również chcieliby może zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to ogłaszam 15 minut przerwy. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała na druku nr 519 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec za rok 2018. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Otrzymaliście państwo druki po zmianach.
Powiem, czego dotyczy ten projekt uchwały. Wprowadzamy do budżetu roku 2018 dwa zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Pierwsze zadanie jest to druga szansa na przyszłość realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To zadanie łącznie będzie wynosiło 262 303 zł 48 groszy. Drugie zadanie jest to przesunięcie środków z roku 2017 na rok 2018. Dotyczy powstania placu zabaw przy żłobku w Złocieńcu. To jest kwota 61 035 zł. I zmiana, która została wprowadzona, zaaprobowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Wprowadzamy zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa ulicy Ogrodowej. Państwu tutaj przedstawiamy kwotę 335 636 zł 59 groszy. Zadanie łącznie będzie kosztowało 501 584 tysiące, ale część tych środków będzie pokryta rezerwą na nieprzewidziane inwestycje, a kwota 335 tysięcy przedstawiona w projekcie uchwały będzie pokryta wolnymi środkami z roku 2017. I w związku z tym budżet gminy zamknie się deficytem zwiększonym o kwotę 349 340 zł 7 groszy i na dzień będzie wynosił 1 249 103 zł 19 groszy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie mam. Rozumiem, że tutaj pani wprowadzała zmiany, tak? Zmiany. Wprowadzenie zadania ulica Ogrodowa. Tak. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Czy są jeszcze pytania do treści uchwały po zmianach? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 519 po zmianach, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040, druk numer 520. Również proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Tutaj zostały przedstawione zmiany, które były dokonane w międzyczasie zarządzeniami pana burmistrza i dzisiejszą uchwałą, którą państwo przed momentem przegłosowaliście. I w związku z tym w wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetu gminy zwiększają się o 309 635 zł, natomiast wydatki zwiększają się o 658 975 zł i 7 groszy. Oprócz tego, tak jak już informowałam wcześniej, do WPF-u został wprowadzony projekt Druga Szansa na Przyszłość oraz zadanie, to jest zmiana w sumie nazwy zadania, Żłobek w Złocieńcu, Szansa na Zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3. Wyeliminowane zostało właśnie to zadanie, wygenerowanie nowych miejsc w gminie Złocieniec na opieki nad dzieckiem do lat 3, bo to była wcześniej była taka nazwa zadania. I była korekta zrobiona programu Erasmus, bo tam nie zostały zrealizowane środki z roku 2017. I korekta dotycząca ogólnej kwoty zobowiązań przy realizacji zadania modernizacja sieci ogólnosprawnej ulica Zaułek, Orzeszkowa, Mickiewicza, pierwszej dywizji Wojska Polskiego w ramach programu Natura. Dziękuję pańska. Rozumiem, że radni otrzymali ten załącznik, tak, jeszcze przed zmianą. Ja przekazałam załącznik również do biura rady, załącznik numer 1 po zmianach. Tak, ale radni tego chyba jeszcze nie otrzymali, tak? No bo to jest 20 stron. Tylko uzasadnienie jest tutaj na ostatniej stronie, także musimy przegłosować tę zmianę
tutaj w tym załączniku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. I teraz przystępujemy do głosowania uchwały na druku 520 po zmianach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Trzecia uchwała w sprawie wyposażenia żłobka w Złocieńcu w majątek. Bardzo proszę Panią Danutę Rybaczek o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja na początku, zanim przedstawię uzasadnienie do tego projektu uchwały, to prosiłabym o wprowadzenie zmiany w załączniku, ponieważ wkradł się tutaj jeden taki mały błąd, już mówię w którym miejscu. W załączniku do projektu uchwały na druku 521, w stronie pierwszej, w tabeli drugiej, zabawki wyposażenie do sali integracji sensorycznej, w pozycji siódmej, drewniane piszczałki ptaszki, w kolumnie cena jednostkowa wpisano kwotę 29,52 zł, winno być 8,61 zł. I prosiłabym o po prostu przegłosowanie tej poprawki. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. I tak, w roku 2017 gmina Złocieniec podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. W ten sposób pozyskała środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.6. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na realizację projektu pod tytułem Żłobek w Złocieńcu. Szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3. Całkowita wartość tego projektu wynosi 1 469 508 10 groszy. I w ramach tych środków w roku 2017 zrealizowano pierwsze zadanie zatytułowane utworzenie żłobka i wyposażenie go w niezbędny sprzęt. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 142 591 złotych i 31 groszy na zakup mebli do sali zabaw, sali odpoczynku, gabinetu pielęgniarki, szatni, kuchni, wydawalni, kuchni, zmywalni i pozostałych pomieszczeń administracyjnych oraz na zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej, zakup wyposażenia do kuchni, gabinetu pielęgniarki, wyposażenia sanitariatów, akcesoriów do sal i zabawek. Pozostała część środków finansowych zostanie wykorzystana na pokrycie wydatków bieżącego funkcjonowania żłobka w Złocieńcu w latach 2018-2019 w ramach zadania pod nazwą Realizacja bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku. I zgodnie z treścią uchwały, którą Państwo podjęliście 14 września 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej gminy Złocieniec pod nazwą Żłobek w Złocieńcu oraz ustalenia jej statutu oraz wyposażenia jej w majątek, gmina Złocieniec przekazuje żłobkowi w Złocieńcu niezbędne mienie ruchome stanowiące tzw. pierwsze wyposażenie jednostki budżetowej wymagane do realizacji jej zadań statutowych. Meble oraz pozostałe wyposażenie zakupione zostało właśnie ze środków finansowych pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 i w ramach tej podpisanej umowy z dnia 26 października 2017 roku. Mienie ruchome stanie się wyposażeniem żłobka w Złocieńcu na podstawie udokumentowanego protokołem zdawczo-odbiorczym nieodpłatnego przekazania tego mienia. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 521? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, co świadczy rzeczywiście, że była zasadna. Przystępujemy do uchwały w sprawie wyposażenia żłobka w Złocieńcu w majątek na druku numer 522. Bardzo proszę Panią Danutę Rybaczek. Projekt uchwały na druku 522 dotyczy również przekazania mienia, natomiast jest to mienie zakupione ze środków w
własnym gminy Złocieniec. To są takie drobne zakupy, które nie zostały wcześniej po prostu ujęte we wniosku o dofinansowanie i gmina musiała ponieść z własnych środków finansowych. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 522? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała na druku numer 525, uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie. Do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Przedstawiony projekt został przygotowany na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 22 stycznia 2018 roku. Ustawa o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym dają możliwość zarządzania poboru podatku w drodze inkasa, a nie konieczność takiej regulacji. Mieszkańcy terenów wiejskich mogą dokonywać wpłat za podatki w taki sam sposób, jak opłacają inne rachunki, na przykład za odbiór nieczystości stałych. Zatem likwidacja poboru podatku w drodze inkasa nie powinna być odczuwalna dla mieszkańców sołectw. Ponadto komisja motywuje swój wniosek również tym, iż sołtysi zgłaszają, że mają coraz więcej pracy, m.in. fundusz sołecki. Likwidacja inkasa odciąży sołtysów w ich codziennej pracy na rzecz sołectw. Czy są pytania do tej uchwały, projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 525? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko tej uchwale? Przeciw uchwale jest pani Barbara Pawłowska. Kto się wstrzymał od głosu? Wstrzymał się od głosu pan Waldemar Bolt. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Uchwała na druku numer 524 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2018. Druk numer 524. Czy pani zreferuje? Proszę panu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych, bo nie ma pani Grażyny Buczek. To może w takim razie ja omówię, co tutaj jest za zmiana. Otóż Komisja Budżetu zaproponowała następującą zmianę, żeby wykreślić w rodzajach prac społecznie użytecznych te wiersze, które są od wypunktowane A, B, C, D i to wpisać w formie takiej skompensowanej jako miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych gmina Złocieniec, nazwa podmiotów, w których będą organizowane prace, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z OO w Złocieńcu, Miejskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Złocieńcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu i gmina Złocieniec. Łączna liczba godzin prac społecznie użytecznych 3400 i łączna liczba osób 12, w tym 5 osób profilu drugiego i 7 osób profilu trzeciego. Czy są pytania do proponowanej zmiany? Tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Czy są jeszcze jakieś uwagi do propozycji uchwały? Jeżeli nie ma, to
Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 524, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały na druku 526 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia w gminie Złocieniec dotacji, o których mowa w artykule 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości i pobrania i wykorzystania w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. Termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w artykule 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2018 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Bardzo proszę panią mecenas o Teraz chciałbym Państwu przedstawić, na czym polegają te zmiany w stosunku do uchwały, którą podejmowaliśmy w grudniu w tym samym przedmiocie. Z paragrafu pierwszego zostaje wykreślony zapis, taka definicja, ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Regionalna Izba Komunikowa uznała, że ten zapis jest zbędny i w związku z tym nie będziemy się opierać i ten zapis został usunięty, czyli w paragrafie pierwszym mamy dwa pojęcia definiowane, podmioty dotowane i dotacja. Został wykreślony paragraf drugi, który dotychczas brzmiał: dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu dotowanego, o którym mowa w paragrafie 3 punkt 4 w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym, że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Ta materia dotychczas również była uregulowana w naszej uchwale tej poprzednio obowiązującej przed grudniem 2017 roku, no natomiast regionalna uznała, że skoro to wynika z przepisów, to nie należy tego powtarzać. Czyli paragrafu drugiego nie mamy, zmienia nam się numeracja w stosunku do wcześniej przyjętej uchwały. Wykreśliliśmy z paragrafu czwartego, dzisiaj to jest u Państwa paragraf trzeci w tym projekcie, który dzisiaj mamy w obradach. Przepis ten mówił: dotacja przekazywana jest pod warunkiem, że podmiot dotowany przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków lub uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do 30 września roku bazowego. Regionalna również uznała, że skoro to jest uregulowane w przepisach ustawy, to nie trzeba tego wpisywać. I podobnie ustęp trzeci z tego paragrafu, który brzmiał: w przypadku zaprzestania działalności przez podmiot dotowany jest on zobowiązany w terminie jednego miesiąca od daty zaprzestania działalności dokonać zwrotu nadpłaconych dotacji. Regionalna uznała, że ta nie powiedziała wprost, że ten zapis jest zły, natomiast powiedziała, że zostawić to należy regulacji ustawy o finansach publicznych, stąd my ten zapis w tym projekcie z panem burmistrzem postanowiliśmy również wykreślić. Z tytułu, teraz jest rozdział czwarty, pozostaje. Regionalna życzyła sobie, żeby wykreślić z wyraz i zakres, stąd ten tytuł brzmi teraz: tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. I zarekomendowała, aby wykreślić ustęp pierwszy, który brzmiał dotychczas: gmina Złocieniec jest uprawniona do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w szczególności faktycznej liczby uczniów, na którą przysługuje dotacja. Nie oznacza to, że my kontrolować tego nie będziemy, oczywiście, że będziemy i musimy to robić, przepisy nam to nakazują. Natomiast ten zapis regionalna uznała, że jest no zbędne, tak? I zostają tylko te paragrafy w tym, ustępy w tym paragrafie inaczej ponumerowane, wszystko się jakby przesuwa o jeden w górę, stąd taka jest zmiana. I to są wszystkie zmiany. Tak jak Państwu powiedziałam, te zapisy, których już teraz nie ma, plus regulacja ustawy, daje nam tą samą treść, natomiast no, zmienia się ten pogląd Regionalnej Izby Obrachunkowej i rygorystycznie stoi na stanowisku, że nawet jeżeli naszym zdaniem coś jest celowe, żeby to umieścić jednak w regulacji naszej uchwały, żeby to była pewna całość, żeby to wszystko było uregulowane w jednym miejscu, no to regionalna stoi na stanowisku, żeby jednak tego nie czynić i stąd jest takie tutaj zastrzeżenie regionalne i my uważamy, że nie ma co ruszyć kopii, należy się z tym zgodzić. Stąd to są te zmiany i tak ten projekt wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że jeżeli dziś uchwalimy tę uchwałę, to na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 30 stycznia nie będzie ten temat. Tak, już nie poruszany. Będzie przedmiotu, którym się trzeba zająć, się posobowanie to powinno być wtedy umorzone. Dziękuję. Czy są pytania?
Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druk nr 526? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność gminy Złocieniec na rzecz Skarbu Państwa, druk nr 527. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. To tak jak przy wprowadzeniu do porządku obrad uchwały Państwa informowałem, zgodnie z podstawą prawną, czyli artykułem 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompetencje do tego typu decyzji należą do Rady. Burmistrz może dokonać tej darowizny tylko i wyłącznie za zgodą Rady. Działki te są niezbędne do poszerzenia pasa drogowego drogi krajowej nr 20. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tym samym przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Nikt nie chce. Może ja przedstawię ustaw, które wpłynęły do Biura Rady. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. W załączeniu przesyłam uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego, w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2018 roku. Obie opinie są pozytywne. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać z treścią tych uchwał, są one w Biurze Rady. Otrzymaliśmy również pismo od przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pismo jest skierowane do pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Może przeczytam. Szanowny Panie Prezydencie, w załączeniu przekazuję uchwałę nr 39 łamane przez 458 przez 17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmian kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych. Może, jeżeli Państwo pozwolicie, przeczytam to stanowisko. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wobec procedowanych zmian kodeksu wyborczego i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wyraża głębokie zainiepokojenie kierunkiem zmian legislacyjnych, jak i trybem ich przeprowadzenia. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podziela zainiepokojenie Państwowej Komisji Wyborczej, która zwróciła uwagę na wiele zagrożeń związanych z proponowanymi zmianami. Przekazanie kompetencji ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w zakresie przedstawienia kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz na komisarzy wyborczych spowoduje upolitycznienie instytucji odpowiedzialnych za organizację wyborów. Przyjęta ustawa nie określa wymogów związanych z ich doświadczeniem, co stwarza realne niebezpieczeństwo zakłócenia procesu wyborczego oraz stawia pod znakiem zapytania rzetelność i bezstronność nowych organów. Zaniepokojenie budzi także zapis, iż nowi komisarze wyborczy mieliby działać na terenie okręgów do Senatu, które to nie pokrywają się z okręgami w wyborach samorządowych. Uzasadnione obawy budzą także planowane zmiany ustrojowe, dla których brak jest jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, a ich wprowadzenie może spowodować chaos w pracy organów samorządowych. Należy wskazać choćby powołanie nowej komisji skarg, wniosków i petycji, której kompetencje pokrywają się z istniejącą komisją rewizyjną, a także obowiązek zadeklarowania poparcia dla organu wykonawczego. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wyraża sprzeciw wobec trybu procedowania planowanych zmian. Tryb poselskiej inicjatywy ustawodawczej z pominięciem konsultacji przeprowadzonych w pośpiechu na rok przed wyborami samorządowymi budzi nasz niepokój.
Efektem braku konsultacji z samorządami w wymienionych aktach prawnych są liczne niedociągnięcia i błędy, wskazujące na brak doświadczenia osób przygotowujących nowe przepisy, a także ich niezrozumienie lub specyfiki roli oraz roli samorządu terytorialnego w ustroju państwa. Sejm Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie szerokich konsultacji na temat zmian zarówno w kodeksie wyborczym, jak i ustaw dotyczących funkcjonowania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Ponadto apelujemy do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o wstrzymanie prac legislacyjnych nad przedstawionymi projektami ustaw. Brak dialogu w tym zakresie skutkować będzie chaosem prawnym i kompetencyjnym, który uniemożliwi rzetelne przeprowadzenie wyborów samorządowych, a także doprowadzi do dezorganizacji pracy poszczególnych ich organów. Samorząd terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z głównych twórców sukcesu gospodarczego Polski po 1990 roku. Ma kluczowy wkład w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarze naszego kraju oraz wzrost poziomu jakości życia współczesnego pokolenia Polaków. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2017 roku ustanowił rok 2018 rokiem jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W uchwale możemy przeczytać cytat. Wzorem ojców niepodległości Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego Polacy porzucają spory, by wspólnie świętować ten radosny jubileusz w jedności i pojednaniu. Koniec cytatu. Żądamy zatem, aby wybory samorządowe w 2018 roku odbyły się z poszanowaniem wartości, o które walczymy pokolenia Polaków i w oparciu o ordynację wyborczą zapewniającą pluralizm polityczny i udział szerokich grup społecznych w sprawowaniu władzy w samorządach lokalnych. Oczekujemy, że Prezydent, Sejm, Senat, RP oraz władze partii politycznych przy uchwalaniu zmian w ustawach samorządowych uwzględnią postulaty jednostek samorządu terytorialnego, w tym także niniejsze stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem już, że Senat przyjął również tę ustawę. Pan Prezydent podpisał. Także to już jest historia. Ale z szacunku do Sejmiku przeczytałem to, co do nas wpłynęło. Otrzymaliśmy również informację od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze Szczecina. Może nie będę tej całej informacji czytał, to powiem, czego ona dotyczy. Więc tej informacji opiniuje się pozytywnie wnioskowany zakres wycinki trzciny nad jeziorem Maleszewo. Również ktoś, kto będzie chciał zapoznać się z treścią tego pisma, jest w biurze rady. Otrzymaliśmy również od pana burmistrza informację o zastosowanej uldze na podstawie uchwały nr 47, łamane przez 397, łamane przez 214 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 29 maja 2014 roku w postaci rozłożenia na raty należności pieniężnej mające charakter cywilnoprawny. W dniu 20 stycznia 2017 roku została spisana ugoda dotycząca rozłożenia na raty zaległości z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 751,81 zł należności głównej oraz 8,08 zł odsetek na dzień złożenia podania. Zastosowana ulga dopuszczała składem w czterech ratach, to jest 3 rat w wysokości 190 zł płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca oraz ostatniej raty w wysokości 189,89 zł płatnych do 31 maja 2017 roku. To wszystkie informacje, które wpłynęły do biura rady. Pan Guzowski pytał się mnie, czy udzielę głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę Państwa, nazywam się Jerzy Guzowski. Państwo niektórzy mnie znacie. Jestem mieszkańcem Zosieńca, urodziłem się w Zosieńcu.
od 30 lat prowadzę działalność w Rzeźnicu, działalność gospodarczą i od ponad 20 lat Lubieszewie gospodarstwo rolne o dawnym PG Lubieszewo. I chodzi mi właśnie o to gospodarstwo. To gospodarstwo to praktycznie zabytek. Co bym nie chciał zrobić, to zawsze mam problem z konserwatorem zabytków i praktycznie niewiele tam. Naprawdę zrobiłem dużo, bo w ciągu ostatnich 5 lat zainwestowałem tam 2 miliony złotych. W tym roku zaczął się na półwyspie Jeziora Lubia, na tej mojej działce, bo ta działka to jest 10 hektarów półwyspu, wykopaliska archeologiczne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale złocieńca nie było, drawka nie było, a pierwsza osada, która istniała, funkcjonowała 400-500 lat, właśnie była tam na tym półwyspie. I w tym roku zaczął się wykopaliska części podwodnej, czyli poszukiwanie starych pomostów z VI wieku, bo taki okres. W ubiegłym roku to taka próbna była, przyjechali się państwo w archeologii, próbnie odkopali jeden z budynków i w ciągu jednego dnia rozstrzały jakieś tam części kołowrotka i bardzo dużo części ceramiki. Także to jest jedna wielka skarbnica zabytków. W tym roku naprawdę na wielką skalę, tak jak to pan konserwator mój opowiedział, będą tam prowadzone wykopaliska. Chodzi o to, że gospodarstwo jest zabytkowe, park w stylu angielskim, 18-wieczna zabudowa formalna, wszystko jest zabytkiem, a ja niewiele mogę zrobić. I od paru miesięcy chodzę do pana burmistrza, bo w związku z tym, że tak że gmina uczestniczy tak w planie rewitalizacji. Gmina Lubieszewo nie została w tym planie uwzględniona, chociaż bardzo mi zależało i podobno się spóźniłem, ale z tego co wiem, to wniosek został zwrócony i to ma być uzupełnione do końca lutego. I ja bym bardzo prosił, żeby Lubieszewo do tego wniosku dopisać. Od 21 lat, jak jestem właścicielem gospodarstwa, gospodarstwo jest otwarte. Każdy, kto się znajduje w Lubieszewie, no to pan burmistrz może poświadczyć, każdy może wejść do gospodarstwa, na półwysep, zwiedzać, dopłynąć z każdej strony. Nigdy nie blokowałem dostępu do gospodarstwa i tak chyba zostanie już na zawsze. Chciałbym tam poczynić jakieś prace. Naprawdę mam duże plany, tylko że mówię, wydałem w ciągu ostatnich lat swoje 2 miliony złotych i to niewiele pomogło, tam potrzeba po prostu większych środków. Te środki są, tylko chęci ze strony gminy, pomocy i te środki. To nie są pieniądze gminy, tylko to są pieniądze unijne, które można by tam zainwestować. Tam jest taki budynek, dworek z XVIII wieku, który ma taki plan zrobić tam muzeum regionalne. Poza tym są inne budynki. Jeden ma być hotelowy, inny już jest taką prawie stałą malową. Konserwator mnie namawiał, żeby jak już skończą wykopaliska, odtworzyć osadę. Także pomysłów jest dużo, tylko środków brakuje. Ale te środki są, tylko trzeba, chęć pomocy. Ja bardzo proszę, żeby, jeżeli jest to możliwe, a z informacji, które uzyskałem od marszałka, to wniosek wrócił do poprawki i jest ta możliwość. Jest ta możliwość dopisania. Mówię, to nie są środki gminy, żeby gmina nie musi angażować się, to są środki unijne. Taka jest moja prośba, żeby po prostu państwo radni wpłynęli na władzę i żeby mi pomogło. Naprawdę, jeżeli z tych środków nie skorzystam teraz, to niestety to jest przypadek. No i co? I budynki będą niszczały, zamknęli koni w puszczy, będzie jeszcze gorzej. Także potrzebuję pomocy. Bardzo proszę, jeżeli to jest możliwe. Dziękuję bardzo. Na pewno ten temat się też zajmiemy. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Pan Andrzej Herkut, proszę. Ja bym chciał uściślić sprawę wysiłki trzciny, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że czasami chcemy tam zdewastować to jezioro. Dostałem pismo i trzcina będzie wycięta, bo to zabiegaliśmy od strony wschodniej, czyli od strony tutaj boiska, terenu tam, gdzie zawsze odbywały się imprezy.
no po to, żeby troszkę uwidocznić to jezioro, jedna sprawa, druga sprawa, że tam są dopływy do jeziora z drogi i z parku i żeby te dopływy też tam udrożnić. I to właśnie w tym celu chcemy to zrobić i w tym celu będzie wycięta ta trzcina z tej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan burmistrz się zgłasza? Chciałem optymistycznie na końcu powiedzieć, że tam są nowe stoły i przyszła sesja już będzie już z nowymi stołami. Przyjmijmy, to i tak nie będzie widać. Ale będzie można nogi wyprostować pod stołem. To ja i tak mówię, zależy to od wysokości. Jak tam położyć? Ja może się, mam, nie wiem, może niekoniecznie powinienem też odnosić się, ale tak też można by optymistycznie zakończyć w sprawie rewitalizacji. To jest, rewitalizacja była w momencie, kiedy ją robiliśmy, była takim elementem, w którym jak zwykle nie uczestniczyli mieszkańcy, chociaż nasze, sami też wiecie, też dyskusje były na ten temat i spotkania, wiele różnych warsztatów, by zdać sobie sprawę z tego, że ta rewitalizacja jest dla nas elementem na wykorzystanie tych środków unijnych po to, żeby łączyć ten rozwój miasta w oparciu o ludzi, którzy będą potrzebowali pewnej przestrzeni do rozwoju, do działania. No i jest wybrany obszar, na którym realizowane mają być te zadania. To też było ileś tam różnych badań, z których wynikało, które obszary się kwalifikują, a które nie. Więc na tym etapie poprawki dotyczą pewnych technicznych jakby uwarunkowań i też jakby dostosowania się do formuły samego dokumentu. Więc jeśli mielibyśmy zmienić, bo ja akurat w przerwie dzwoniłem i rozmawiałem ze sobą, która to przygotowała, gdybyśmy my mieli zmienić obszar. A tu chodziło o zmianę, tutaj chodziło o zmianę obszaru, rozszerzenie obszaru objętego rewitalizacją, to musielibyśmy przejść całą procedurę łącznie z konsultacjami społecznymi i też z przygotowaniem dokumentacji i jeszcze raz całej procedury, którą przeszliśmy przez pół roku. Więc na ten moment, w czasie, kiedy na sesji prawdopodobnie w przyszłym miesiącu będziemy to zatwierdzać, już dokument po poprawkach, będziemy mogli wejść na listę marszałka, a to nam pozwoli skorzystać z dofinansowania na rewitalizację tych obszarów, które sobie założyliśmy i które mieszczą się w tym naszym dokumencie. Dopiero wtedy, kiedy ten dokument będzie na tej liście marszałka, możemy podjąć próbę o ewentualnej zmianie lub rozszerzeniu tego planu i dopiero wtedy będziemy mogli zająć się tym, żeby ten obszar jakoś zmodyfikować, jeśli będzie taka potrzeba. I myślę, że jeśli taka potrzeba nastąpi, czyli osoba prywatna, przedsiębiorca wystąpi z takim wnioskiem, no to będziemy starać się to dopasowywać i też być może w jakiejś tam węższej formie, ale ten proces będziemy musieli jeszcze raz powtórzyć. Także na ten moment, bo to może być tak, że to w przyszłym tygodniu już będziemy ten dokument mieli gotowy, już zatwierdzony, jakby nie możemy zrobić nic więcej. Natomiast jeśli będziemy wpisani na listę u marszałka, czyli na listę podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania, no to wtedy, będąc na liście, możemy go weryfikować, możemy wtedy starać się jakby wziąć pod uwagę jakby zmianę tego obszaru, bo jego rozszerzenie. No i wtedy będzie czas na to, żeby lub jeszcze w to włączyć. Także to tak odpowiadam na pytanie. Nie wiem, czy ktoś zrozumiał. Tak? No to cieszę się bardzo. Dziękuję. Może głupie pytanie, ale czy nie może mieć dwóch programów rewitalizacji, żeby tamtego już powiedzmy tu nie ruszał, niech biegnie swoim torem, a tutaj powiedzmy drugi poświęcony tylko i wyłącznie
zrobiliśmy taką inwentaryzację i różnych, w cudzysłowie, problemów, tak. Kilkanaście, a nawet więcej było. Tak, to były wskaźniki, z których jakby na podstawie pewnych danych, które zostały zebrane, one nam wykazały, które obszary muszą być poddane tej rewitalizacji, albo mogą być poddane rewitalizacji i to one określały, czy w danych miejscach da się to zrobić, czy nie. Ja też nie wiedziałem, na przykład myślałem, że w niektórych miejscowościach poza Złocieńcem albo w niektórych częściach miasta one się lepiej kwalifikują niż inne, więc nie da się tego przewidzieć, jak te wskaźniki wykażą nam, który obszar jest najbardziej podatny albo w którym te działania możemy realizować, bo to jest jakby element jakby podsumowujący pewną pracę i też poddanie się tym ocenom. Tak. Ale nie można samą wieś dołączyć, nie potrzeba gór czy lasów, bo ona nie ulegnie. Nie, nie, ale to między innymi chodziło też o to, że ilość mieszkańców, które jest na danym terenie i tam chodziło o 30% tak, 30% populacji ludzi, 20% terenu. To jest maksymalny obszar objęty rewitalizacją. Akurat Kieszeno to jest na początku tej listy z tą degradacją najwyżej. To też nie jest do końca tak i myślę, że można byłoby spojrzeć na tę dokumentację, w jaki sposób, ja nawet teraz nie pamiętam, ale można było z tych wyników inwentaryzacji zobaczyć, które obszary się jakby, na których obszarach można byłoby realizować te zadania. Wtedy na dany moment, jak my to robiliśmy, to zgłosili się akurat przedsiębiorcy z Cieszyna, co miało wpływ na to, że akurat Cieszyno weszło, bo był tam jakiś element współpracy albo też realizowania pewnych zadań przez podmioty prywatne i miał to dodatkowo jakiś punkt. Więc mówię, fajnie jest, jak już jesteśmy przy końcu i wiadomo, że są jakieś pieniądze na rewitalizację, które będziemy też, na które liczymy i też z których mamy nadzieję coś zrobić, ale też jest tak, że wiele inicjatyw, które realizujemy, też przykładem mogą być te fundusze sołeckie i też zaangażowanie mieszkańców, spotkania wiejskie i tym podobne, że dopiero jak przychodzi, nie wiem, gotówka na konto, to dopiero zaczynamy się zastanawiać, jak już wszystko jest poukładane. No. I warto jest też uczestniczyć w takich działaniach, bo ta nasza praca, którą też się często wykonuje, ona jest wykonywana po to, by nie tworzyć fikcji na papierze, ale żeby to miało uzasadnienie w realnych potrzebach tutaj rozwoju miasta. Dlatego też my to tak do tego podchodziliśmy i może to, że ten projekt rewitalizacji był wynikiem naszego autorskiego pomysłu, a nie pewnego szablonu, który był realizowany w większości firm na terenie naszego województwa. No tutaj akurat możemy być chyba dumni, że indywidualnie i też dobieraliśmy sobie ludzi do tego, z którymi chcieliśmy pracować, a nie dawali nam tych, którzy z automatu brani byli przez kogoś innego. No to tak. Miało być optymistycznie, a wyszło smutno. Tak? Raczej. No właśnie, odpowiedź na pytanie, nie może. A, można zrobić taki mały program rewitalizacji, tylko że wtedy musielibyśmy jakiś mieć własny budżet na to, żeby go zrealizować, zrobić, bo jakby nie mam jakiejś alternatywy ani możliwości na robienie dwóch programów, nie wiem, ważny i ważniejszy, albo mniejszy i większy, albo takich, które by mogły się uzupełniać. No, nie ma tego w kryteriach programu rewitalizacji. Po prostu ma się konkretny obszar, na którym inwestuje się pieniądze po to, żeby się coś zmieniło. Ustaliliśmy, że jest to na przykład centrum, że widać na przykład, ostatnio może już jako ciekawostkę powiem, że dostaliśmy pozwolenie na wycięcie bodajże 7 drzew na rynku złocienieckim i też
niby to jest ładnie i pięknie, ale okazuje się, że rynek staje się miastem wymierającym, aniżeli jakby pompującym życie. No, jeśli nie będziemy dążyć do tego, żeby ten rynek miał tą przestrzeń, gdzie te inicjatywy się kumulują, no to będzie tak, że te sklepy, które powoli tam wymierają, no, jakby sprawią, że rynek stanie się jakby rynkiem budynków urzędu. Tak też może być, ale to też między innymi projekt rewitalizacji zakłada, żeby sobie z tym poradzić. I tym miłym akcentem, panie przewodniczący, ja kończę. To teraz jeszcze, panie burmistrzu, niech pan tak podsumuje to. Jest szansa, żeby pomóc do panu Guzowskiemu, czy nie? Powiedziałem, że na ten moment prace przy tym dokumencie już są na ukończeniu i to nie jest tak, że da się wprowadzić jedną miejscowość, jakby technicznie wpisując ją gdzieś tam. Wpisanie pewnej miejscowości, ulicy czy czegokolwiek, czyli zamieszanie w tym całym obszarze, który jest już jakby wyznaczony i gdzie ma to być realizowane, jakby daje nam pewną całość. Jakby mieszanie w tym, burzenie tych granic, jakby jakby zobowiązuje nas do od nowa do przeprowadzenia wszystkich prac, które już raz przeprowadziliśmy. Dlatego oczywiście daje to możliwość, tylko nie teraz, w momencie, kiedy będziemy zatwierdzać ten dokument, tylko w momencie, kiedy on zostanie przez Radę zatwierdzony, możemy już na przykład myśleć o tym, żeby powoli go zweryfikować, ale jak on już będzie na liście u marszałka, to wtedy możemy go później wymienić. I wtedy on, czy nam się to uda, czy nie, wcześniej, czy później, wtedy taka możliwość jest i wtedy można to zrobić. Będę kontaktował się i ustalimy, jakie będą możliwości, żeby to pieszego wprowadzić. Poproszę pana doktora Sobczyka, żeby przygotował mi taką analizę, czy w ogóle jest to możliwe, czy Lubieszewo kwalifikowałoby się. Jeśli by się kwalifikowało, to też jest tak, że musielibyśmy zabrać część obszaru innego, który już jest. I to pytanie, którego? Może my zabierzemy pewną część miasta, która też liczy akurat na to pieniądze. Miasta, ale pola i lasy można zabrać, bo po co ona do powierzchni? No, znaczy zostawmy szczegóły. Jest, odpowiem na pytanie. Jest możliwość. Nie teraz, ale w momencie, kiedy ten etap się zakończy, czyli zostanie to zatwierdzone, bo to było dofinansowanie marszałka, jeśli ten etap się zakończy, no to możemy ewentualnie przystąpić do analizowania, czy jest szansa na to, by Lubieszewo mogło się tam znaleźć i być może w ciągu roku taką operację moglibyśmy wykonać. Jeśli będzie możliwe, jeśli warunki będą sprzyjać, nie zburzy to tego naszego działania, tej pracy, którą wykonaliśmy, no to czemu nie? Ja naprawdę nie chciałbym przeszkadzać, ale jeszcze na dodatek, szczególnie jeśli ktoś ma jakąś inicjatywę i chęci do tego, żeby robić coś, inwestować, żeby zmieniać tą okolicę i żeby ona też nabierała takiego wyrazu nowoczesnego, czy ekologicznego, czy jakiegoś przyjaznego w każdej dziedzinie, no to przecież takie jest nasze zadanie, żeby tego typu inicjatywy popierać i wspierać. Także myślę, że jeśli będą takie możliwości, to na pewno. Czyli krótko reasumując, że po zatwierdzeniu tego etapu wrócimy do tematu. Tak. No i tak trzeba od razu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Stanisława Rak? Lisowska? Nie. Nie. Tylko, rozumiem. Tak przypadkowo powiedzą panie rękę. Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 11. Porządku obrad, zamknięcie sesji. Stwierdzam, że
Porządek został wyczerpany. Dziękuję radnym, burmistrzom, wszystkim uczestnikom dzisiejszej sesji. Zamykam 44. sesję Rady Miejskiej w Sosnowcu.